aktualna sytuacja w hodowli. O, akurat tutaj podmianka Ela. Co tam u Eli jest? U Eli są dwa żółciaczki, czyli to są Elusi. Tutaj Brytyjczyk, też tam młodeczek będzie. No i nakarmimy te asy. No macie, jedzcie sobie. No jedzcie, jedzcie, jedzcie sobie, no. Zajadajcie sobie. No już gołąbki się zajadają. Czyli tutaj głównie chodziło o to, by pokazać, w jaki sposób przenieść po sezonie lotowym dorosłych gołębie młode do gołębnika lotowego. W tym roku to było proste, ponieważ gołębnik jest tak skonstruowany, potrójne drzwi, przyległym były mieszkały gołębie młode. Wystarczyło drzwi otworzyć i już zadamawiają się w gołębniku gołębi dorosłych. Innymi laty to było trudniej troszkę, bo trzeba było je przenosić przez wlot, wpuszczać około 10 razy, by zaczęły postępować tak jak dorosłe gołębie. Tak więc w tej chwili jest wychów młodych po wdowcach. Te gołąbki tutaj będą przeznaczone dla Eli i Piotrka. Natomiast grupa hodowlanych gołębi jest przeznaczona teraz, następny pakiet, duży pakiet dla pani Magdaleny i za chwilkę ja zerknę, które z nich już nadają się do odstawienia. Jeśli chodzi o skład karmy, to podaję Eskę z Euporu, to jest najbardziej zbilansowana karma, a poza tym najtańsza, czyli domieszka różnorodno ziaren plus jęczmień, który jest tak zwanym regulatorem wagi. Ciągle podaje się świeży gryt oraz MM-ka i to wystarcza, by gołębie były zdrowe. Jak widać, gołąbki z pierwszego lęgu tryskają zdrowiem, obloty dwa razy dziennie, z ochotą i z pełnym animuszem przebywają w powietrzu. Tak więc tryb postępowania Ryszarda jest jak najwłaściwszy, czyli zero chemii, a tylko i wyłącznie natura. Nie ma żadnej choroby młodych, ponieważ oprócz właściwego wyżywienia również higiena. No tu Berwortka ma dwoje młodeczków. No, tak więc teraz przejdę do gołębnika hodowlanego i zobaczę, jakie młode są dla pani Magdaleny. W pojniku oczywiście czysta woda.